Także dobrze proszę oglądać internet, co pokazuje kamera jako appendix Radio Tok FM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, co mówi w ogóle samo to radio w komentarzach. Tok FM Eurokoncita, nadajemy z Europy, nadajemy z Warszawy, nadajemy z Polski, nadajemy z Mazowsza. Można powiedzieć, że co? Że głos Mazowsza. No i dzisiaj powołujemy się oczywiście, że na Biblię, bo na co? 53 rozdział Księgi Izajasza, który mówi odnośnie Jezusa Chrystusa i winnych, winowajców, morderców Jezusa Chrystusa, że myśmy go zabili. Czyli proszę Państwa, kto to pisał Księgę Izajasza? No, naród izraelski, Żydzi. Państwo zobaczą most Poniatowskiego, Warszawa, most Poniatowski, Wisła, Warszawa. Czyli jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem, Czechosłowacją, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem, gdzie tu nie ma świadków Jehowów, nie ma świętych, nie ma żadnych mormonów. Już teraz Państwo widzieli na ulicach elegancko odstawionych, ubranych, garniturek, biała koszulka i plakietka, imię, nazwisko angielskie, to znaczy może i angielskie było, amerykańskie, proszę Państwa, ale tutaj w Polsce nikt nie chce Biblii czytać, Biblia do śmietnika. Tutaj w Polsce nikt nie chce Księgi Mormona czytać, Księga Mormona do śmietnika. Wszystko widziałam pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, czy stało gdzieś pod drzwiami, czy koło śmietnika, czy na śmietniczce leżało. A w Rechodupkach wesoło, prawda? Wiało, będzie wiało, jeszcze dziś będzie padało, będzie burza, będzie grad. No, różne rzeczy się dzieją nawet teraz tutaj i w Polsce. Tu nie jest Ameryka, tu nie jest Anglia, Ameryka, Białystok. Tu nie ma nawet ludzi prawosławnych, nie ma cerkwi, nie ma biskupa Jakuba, ale mówi się tak, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Także to, co ludzie czynią z Bogiem, to Bóg tak z nimi według tego ich postępowania postąpi, zrobi. Proszę Państwa, Księga Izajasza, wrócę, 53 rozdział, mówię, myśmy go zabili. No, prorok Żyd, Izajasz, naród żydowski, izraelski. Proszę Państwa, ale tak naprawdę to w każdym kościele rzymskim, rzymsko-łacińskim, rzymsko-katolickim mówi się, że myśmy go zabili, że ludzie generalnie rzecz biorąc są winni krwi Jezusa Chrystusa, bo gdybyś ty był, żył wtedy w pierwszym wieku naszej ery, to jakbyś postąpił, tak samo byś postąpił, jak i oni postąpili. Czy to byłby naród jakiś arabski wybrany, no bo to nie był największy naród, to nie był. Już jesteśmy na dobrej, zaraz będzie biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę Państwa, grzeszny był ten, który był grzeszny, ale teraz Państwo zobaczą. Świat pełen chciwości, pazerności, pełen chciwości do sensacji. I teraz jak kogoś aresztują, to zaraz leci TVN24, żeby parę groszy zarobić. Jak to się dzieje, cokolwiek, to oni się już teraz nie liczą, nie patrzą, czy to jest humanitarne pokazywać, bo to może rodzina by nie chciała, bo to no ten sam człowiek to w ogóle by nie chciał, ale wiecie Państwo, on już nie ma władzy, no bo jak jest osadzony gdzieś tam, nie wiadomo za co, za zabicie Jezusa Chrystusa. I pokazali, proszę Państwa, na Facebooku takiego mężczyznę w kapturze, no to sobie wyobraź, że idzie, jest Jezus Chrystus. I teraz jak pokazujemy to światło, ponieważ Jezus mówi do faryzeuszy, ponieważ mówicie, że widzicie, przeto ślepi jesteście, trzeba przejrzeć na oczy. Wczuj się w apostoła Pawła, który oślepł od tegoż światła nawet w pewnym momencie, tak żeby mógł poznać prawdę, bo dla Żyda poznać prawdę to było bardzo ciężko. Myśmy go zabili, Żydzi. Ale tak jak mówię, możemy się wczuć my wszyscy, wyobrazić sobie, co byśmy my wtedy robili. No bo przecież co jedna osoba to by chętnie powiedziała, ja nie mam z tym nic wspólnego, ja bym Jezusa Chrystusa nie zabiła, ja bym Jezusa Chrystusa nie zamordowała.
Ale czy rzeczywiście, proszę pani, ale czy rzeczywiście? Jesteśmy na dobrej, oczywiście, żeby to była ulica dobra, proszę państwa, to by na każdym miejscu sprzedawano Pismo Święte, chrześcijańskie pisma greckie, ale one tu w Warszawie są niestety raczej w śmietniku, na trawniku, w koszu, na drzewie, na trawie, tak jak ten cokół pokazujemy pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, pod którym to cokołem wtedy, gdy stali na przykład, i tak jak Żydzi przykładowo, to byli gedeonici, rozdawali chrześcijańskie pisma greckie, to te wszystkie właśnie chrześcijańskie pisma greckie były wyrzucane do śmietnika. I tak samo, tak jak myśmy go zabili, Jezusa Chrystusa. Żeby zabić Jezusa Chrystusa, to z człowieka niewinnego trzeba zrobić grzesznika. I tak rzeczywiście było. I wtedy, w pierwszym wieku naszej ery, gdyby była TVN24, bo jeszcze przecież telewizora nikt telewizji nie wymyślił, nie wynalazł internetu. Gdyby była, to by, proszę państwa, zaraz TVN by przyjechała i nagraliby film Jezus Chrystus kaptur. I za co? No na przykład, jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, to za niewinność. Bo z Magdaleną rozmawiał, prawda? Samo to, to pedofilii to jeszcze nie było, ale była Magdalena i była prostytucja. Najstarszy zawód świata, to proszę bardzo, pierwszy wiek naszej ery i najstarszy zawód świata. Ale państwo zobaczą, jak ludzie bardzo chętnie by się chcieli do czegoś przyczepić. Jak ludzie bardzo chętnie by się chcieli przyczepić do czegoś takiego, że kogoś tu aresztują, czy żeby kogoś w ogóle aresztowali, że zanim Jezusa zabili i go naprawdę ukrzyżowali, to i zanim go doprowadzili na tę śmierć, to oni go wyszydzili, drwili z niego, kpili. To było coś okropnego i na to chcę zwrócić uwagę, no bo dzisiaj to oczywiście też ma miejsce. Państwo zobaczą, to nie tylko Żydzi by tak postąpili. Wszyscy. Ja to się w ogóle dziwię, że TVN 24 jeszcze istnieje, bo tak naprawdę to za jego działalność nie tyle wywrotową, ale taką złośliwą, wiecie państwo, o księdzu Rydzyku, jak na przykład Radio Naczerskiej, audycje, ja już to wcześniej mówiłam, tam bez względu na to, czy linia Mysia by zwyciężyła, czy linia Mysia by przegrała, że po co to gadać o Rydzyku, ale po co to się interesować aż tak bardzo, bo oni mają tantiemy, bo oni mają, proszę państwa, grosze za to, bo oni mają pieniądze, czysty zysk, proszę państwa, po co to się interesować, no to oni się interesowali ojcem Rydzykiem i gdyby byli, żyli w pierwszym wieku naszej ery, to też zainteresowaliby się Jezusem Chrystusem, którego doprowadzono do śmierci. W jakiej hańbie, w jakim wstydzie, w jakim upokorzeniu, to żeby komuś koronę cierniową na głowie położyć, to nawet ja tego sobie nie wyobrażam teraz w XX, proszę państwa, w XXI wieku teraz. Także przejrzyjcie na oczy, przejrzyjcie na oczy. Myśmy go zabili. Pięknie Księga Izajasza w 53 rozdziale opowiada. Księga Izajasza, państwo zobaczą, cały czas mówię, to już jest prawie 9 minut audycji, dwa autobusy jadą i ani jednego nie ma. Ja nie wiem, coś za Dudy, za czasów Dudy się wszystko pogorszyło. W ogóle nic nie jecie. Nic nie jecie. Myśmy go zabili. Państwo zobaczą. I to bardzo szybko. Myśmy go zabili. Mostwo Aniatowskie, proszę państwa, zaraz może coś przyjdzie. Niech państwo popatrzą na te twarze. Myśmy go zabili. Państwo zobaczą na tych takich partaczy, tych takich plotkarzy, tych takich, którzy bardzo chętnie się gromadzą do bleble. Bo żeby kogoś oskarżyć, to trzeba najpierw bleble. Trzeba najpierw się naradzić, a że Jezus Chrystus właściwie złą działalność prowadzi, no bo jeżeli czyni cuda, to wszyscy pójdą za Nim, prawda? Jeżeli Jezus uzdrawia, a nie daj Boże zmartwychwzbudza, wskrzesza, to wszyscy by poszli za Nim, a tu trzeba zarabiać pieniądze było. Także widzicie państwo, jeżeli chodzi o chciwość, jeżeli chodzi o pazerność i o prostytucję, czyli ten najstarszy zawód świata, no to niewiele się zmienia i byście szybko na Jezusa Chrystusa się rzucili. Bardzo szybko,
byście się rzucili na Jezusa Chrystusa. I też to samo by było. Także Europa jest winna. Europa jest winna. Szybka śmierć dla człowieka niewinnego, albo jak może jest półwinny, a to też do końca nie wiadomo, to też nie wypada. Nie wypada prowadzić go jak świnie. No ja wiem, że to ciebie nie dotyczy, że możesz się tylko cieszyć, bo może twoje opcje zwyciężają w jakimś tam momencie oczywiście, bo potem za 15 lat się wszystko zmienia. To tak samo jak i PO nie mogła sobie wyobrazić, że ona przegra, prawda? I teraz jeszcze Kaczyński dzisiaj tak straszył, no ale to ciekawe, ciekawie mówi, ja go bardzo lubię, proszę Państwa, że będą musieli odpowiedzieć, będą musieli odpokutować, będą musieli to odsiedzieć, no gdzieś tam w areszcie. No, jeżeli doprowadzili go brata, na przykład Lecha Kaczyńskiego, do śmierci, no tak z tego wynika, no bo Janina Paradowska w Radiu Tok FM wciąż mówi tak i daje do zrozumienia, jakoby to się nic nie stało, że po co jeszcze tu kopię kruszyć, o czym to gadać. Już dawno ten temat zamknęła, a Janek Witek Maciej, jak jeszcze żył, to mówi, że ta Paradowska, ona specjalnie to robi, ty zobacz, ona ciągle udaje, że nic nie wie, ciągle mówi, że to jest bez sensu zajmować się, że to jest jakaś teoria spiskowa, że nie ma co się tu zajmować tym, że ktoś tam rozstrzelał ich wszystkich, rozsadził samolot. Janek Witek jeszcze miał inne opcje. Także proszę Państwa, jak Państwo się popatrzą tutaj na ten system, to wcale nie muszą być Żydzi. To wcale nie musi być Rysia. To tylko jest tutaj taka Rysia na pęczki, bo mówimy, że czy Żebracznica Wielka, czy że Rysia Żebraczka. To nie musi być Rysia. To tego jest bardzo dużo, bo w Warszawie jest wszystkiego na pęczki. Państwo zobaczą, jaki wielki most. Jak szłam z tym moim kurczaczkiem, kurczątkiem, to nie dość, że on się pomylił, bo to on musi do Żerania pojechać, no to nie na żaden wschodni, to jeszcze ten most taki wielki jest, Państwo zobaczą. Ten most jest taki wielki, że most Poniatowskiego jest wielki, większy niż dwie precelki. No, także proszę Państwa, myśmy go zabili. Księga Izajasza, bo dzisiaj ktoś cytował Księgę Izajasza, że ruscy armię, wojsko i sprzęt wojskowy zamienili na co innego, na co? Przypomnij sobie o tym, co radio mówiło. Tok FM Obrok. Jakie radio? My jesteśmy radio Tok FM Obrok, Conchita Barbie Baby Langström Extra. Ale coś to było związane z gazem. No, ale oni to tylko tak, wiecie Państwo, to jest tak tylko mówione, bo Biblia mówi, że przekują miecze, no ale miesze, że naród żaden nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi, ale to niestety nie za tych czasów. Te narody, które go zabiły, myśmy go zabili, mówi Księga Izajasza, są złe. To królestwo, które chcą stworzyć, nawet ta linia Mysia stara się, jest to tylko awatar Królestwa Bożego. I za to, że oni nie są w stanie stworzyć żadnego Królestwa Bożego, a wręcz przeciwnie, agresja, zło, nawet u tych moherów, jak Państwo widzieliście 11 listopada i z kamieniami i na policję. No gdzie to na władzę? Gdzie to na władzę? Z kamieniami, ale to w ogóle, żeby to z kamieniem, to trzeba być było już na wpół poganinem, prawda? To gdzie zemszy człowiek? I tak było, tak jest i teraz jeszcze mogą dalej z tymi kamieniami. No Magdalenę się, prawda? Przymierzyli się, chcieli ją zamordować, a Jezus powiedział tak: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy ciśnie w nią kamieniem. Także widzicie Państwo, to nie jest taka prosta sprawa. Wszyscy są grzeszni, wszyscy są winni, ale jak można teraz szybko zarobić na tym, że ktoś jest grzeszny, a jak nie jest grzeszny, to jest pseudogrzeszny. Czyli ile można zarobić pieniędzy na czym? Na czymkolwiek. Ja mówiłam, że tutaj jest Żebracznica Wielka, wszystkiego na pęczki. I teraz, kiedy może TVN zarobić pieniędzy? Wtedy, kiedy cokolwiek się dzieje, czy dobrze, czy źle, to się dzieje. Z dobrego człowieka można zrobić złego, ze złego można zrobić dobrego. I teraz okazało się, że tyle tych miliardów
uprowadzono do rajów podatkowych za granicę, a z ludzi biednych ściągają, proszę Państwa, jakieś haracze, z ludzi biednych, którzy nic nie mają, ściągają pieniądze, potem ich wyrzucają na ulicę. Jest też takie samo upodlenie. Także może i niektórzy by się mogli wczuć w życie, w działalność, w twórczość Jezusa Chrystusa, Jego charakter w ogóle życia. Ale myślę, że gdyby tak zacząć Biblię czytać i studiować tę księgę i postępować według, to by was też mogli tutaj uśmiercić. Ja myślę, że nawet bardzo prędko. Także proszę Państwa, przyrównaj sobie wbicie kija w mrowisko, czyli tu w Warszawę, w tę żebracznicę wielką, do tego, że ty zaczynasz Pismo Święte czytać, że ty zaczynasz Biblię studiować, zaczynasz postępować tak, jak Jehowa chce, jak Jahwe sobie życzy tutaj po drugiej stronie, ale nie za tym mostem, tylko za mostem Łazienkowskim przy Stadionie Legii. Będzie już 1 lipca, proszę Państwa, Kongres Świadków Jehowy. Zapraszamy, wstęp wolny. Każdy może przyjść i posłuchać, bo rzeczywiście czasy są krytyczne. W momencie, kiedy już niedługo, bo już widać, że narody sobie rady nie dają, religie będą niszczone, bo wojny religijne zaczynają się gdzie? A no właśnie. A mówią, że to żołnierze, że to są raczej żołnierze katoliccy. Co to ma do rzeczy? Przecież z Arabami, żeby walczyć, to jest, wiecie Państwo, co? To jest wielka dzicz, ci Arabowie. No co? Co? Jest most Poniatowskiego, tam jest Wisła, Państwo zobaczą. Jak my, ile filmów zrobiłyśmy? Ja już tu przeszłam. Ja już tu odprowadziłam kurczaczka. Już 17 minut. 17 minut, proszę Państwa, filmu. I jeszcze nie ma ani 118, ani 127. Mówię, że za linii tej, proszę Państwa, Dudy, to nic nie jeść. I to sama Anita zauważyła, Państwa, zobacz. Także szybko, szybko, ekspresem, by Jezusa Chrystusa zabili, zamordowali, zadźgali i potem jeszcze by się śmiali. Bo tutaj tak jest, widzicie Państwo, u złych, a ja już 1000 razy mówiłam, że zły to jest dziad, prawda, który się cieszy ze złego, za Jezusem tych od faryzeuszy, saduceuszy, prawda, tłumy szły i pluli, wrzeszczeli. Co było, no to wiecie Państwo, może i dobrze, że nikt tego nie napisał. Może i dobrze, że wtedy, kiedy mordowano Jezusa Chrystusa, że nie było telewizji, nie było radia, nic nie było. Radio to już było super wynalazek. No, także wiecie Państwo, po co oni w TVN pokazują takie rzeczy, że człowieka prowadzą jak świnia, a z Lidką Lipską rozmawiałam, byłą biegłą sądowy, sprawa sądowa, sprawy sądowe, biegłą sądową, to ona mówi, ja też tego nie rozumiem. Dlaczego tak człowieka prowadzą jak świnie? Ja mówię to po pierwsze, że to jest ekstra film dla tych, którzy chcą, mogą zarobić, a tu w Polsce to jeszcze oni niewiele widzieli. Nie za bardzo, tylko te dwie wojny światowe były, ale to było dawno i my pojęcia zielonego nie mamy. No bo my jesteśmy ludźmi, co dopiero tutaj funkcjonują. No, krótko teraz się żyje, bo tu nie jest Ameryka. Krótko w Polsce, a bardzo krótko się żyje, ale czasu nie pamiętamy. Ani pierwszej wojny światowej, to w ogóle już, ani drugiej, nic nie pamiętamy. Ale wojna to jest coś okropnego, natomiast oni bardzo chcą, żeby marząc o Ameryce, marząc o USA, Anglo-Ameryce, Białystok, marzą tu w Polsce, marzą. No i to tak wychodzi, proszę. I tak marzą, i tak marzą. Oni tak marzą, tak marzą. Chcą mieć to, co sąsiad, to, co sąsiadka ma. I tak wychodzi. Takie, wiecie Państwo, awatar czegokolwiek, naśladownictwo, podrabianie. No niestety świadkowie Jehowy nie są w stanie podrobić, no bo świadkowie Jehowy, jak Biblię czytają, to Biblia sama w sobie to jest taki oryginał, że szok. No bo jeżeli oni grabią, kradną, mordują, nienawidzą się, no to przecież u świadków jest wszystko odwrotnie. A człowiek, żeby się przestawić, to nawet mu się nie chce. Człowiek, co Moherowi mówią, żeby się przestawić na świadków Jehowy, to jest nawet niemożliwe. Niemożliwe. Ludzie, czy ci bezdomni na Marszałkowskiej, którzy śpią na przystankach,
to nigdy by nie chcieli mieszkać w domu normalnie, bo jest lato, jest ciepło, oni wszystko mogą, znajdą na śmietniku piwo, to dwa, nachlają się za mieszkanie, nie muszą płacić, a to są straszne koszta, ludzie po prostu skaczą do Wisły, tutaj Przybyłowicz też raz szedł i chciał do Wisły skoczyć, ja mówię, słuchaj, jak nawet dostajesz z opieki 600 zł, to jesteś w lepszej kondycji, w lepszej sytuacji, bo za mieszkanie możesz zapłacić 100, ale takie mieszkanie to musisz sobie zarobić, załatwić na mieszkanie, zarobić, może nawet socjalne, tam 120, 150, to ci przecież starczy, ale takim ludziom też już się nie opłaca i włóczą się po wernisażach, włóczą się po ulicach, pospać w parku, pospać tam, gdzie są te hamaki. Centrum Sztuki Współczesnej, co ja pisałam e-mail do Centrum Sztuki Współczesnej, że Państwo przyjmujecie takiego faceta, który śpi. Państwo zobaczą, 21 minuta. 20 minuta, 47 sekund, zaraz będzie 21. I jeszcze jest agresywny, jeszcze się rzuca i to jest modne. Ku rechodupstwu całości. Gdy jesteśmy w Warszawie, na Mazowszu, w Polsce, a nad Wisłą w Polsce, dokładnie pod Bałtykiem. I teraz tak mogłabym się przejść do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, może i na piechotę, bo jeżeli 25 minut już będzie, nic nie jedzie, to ja bardzo przepraszam, prawda? Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. Gdy nadaje, tu z Mazowsza, tu z Polski A. No i teraz ci ludzie, którzy tak agresywnie się zachowują, te miny mają takie jakieś takie nieciekawe, jakbyś ty zamordowała im całą rodzinę, wybiła. A to przecież i tak nieprawda, albo jak te salcesony się zachowują tu w Warszawie, to jest tak to wszystko obrzydliwe, że ten kurczaczek jak szedł ze mną, teraz to mówi, ty słuchaj, jak oni się patrzą, ja mówię, oni się patrzą, bo taka jest Warszawa, oni się mogą nawet patrzeć wtedy, kiedy ciebie nie znają, ale po co? Jeżeli mają jakąś dobrą opcję, że mogą na czymś zarobić, jak TVN24, to udając, że ciebie znają, mogą ci coś wcisnąć. No, no i tak Zofia Maciąg postraszyła tego kurczaczka, no bo jak już tego Zelenskiego zabrali do spraw sądowych, to po 3 miesiącach, czy po ile, nie wiem kiedy to będzie, no to potrzebni są świadkowie. Ja mówię, słuchaj, ten kurczaczek malutki, to on żadnym świadkiem nie jest, bo się nie nadaje, nie będzie, jest niepełnosprawny i po prostu ten Zelecki nawet go w tej galerii, proszę Państwa, na Jerozolimskie 107, 3-4 wernisaże do tyłu, piwem upijał, ten zaczął płakać, a ja się tak patrzę, mówię, co za cholera, upija chamidło, upija piwem. Już to jest, nie to, że 21 lat, no ja wiem, ale on nie chce tego, on nie chce pić, on nic nie chce, właśnie, bo ludzie to zaraz myślą nie wiadomo co. O Jezusie też, tak? Że żarłok, że pijako poszedł w kapturze, Państwo zobaczą. Tak pokazano przykładowo na Facebooku. Na Facebooku przykładowo pokazano mężczyznę, że to jest pedofil. Mężczyznę, że to jest pedofil. No to więc wstaw w to Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa. No i teraz ludzie pytają się, dlaczego was tak mało tych świadków? Ja mówię, oj, nie tak mało, nie tak mało. Jak teraz pojedziesz na stadion Legii 1 lipca, czy w lipcu, przyczaj się tam na kongres, to zobaczysz. A ogólnie w świecie to wiadomo, że tego zła jest dużo więcej, dużo, dużo, dużo więcej. Wąska jest bowiem droga, która prowadzi do życia wiecznego i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Natomiast szeroka jest brama i przestronna droga, bo wielu jest tych, którzy tą szeroką, przestronną bramą idą na zatracenie drogą przez bramę wchodząc. Dobrze Państwa, Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. Bóg nie da się naśmiewać z siebie. No, no, no. Także kurczaczek to pojedzie sobie na
Żerań. Radio to KPM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra.